Cześć, siemanko, witam wszystkich serdecznie, ja jestem Barney, a w tym filmie chciałbym wam pokazać, jak zrobić otwierane drzwi na mapie. Jestem tutaj w folderze, bo przygotowałem dla was taki tutaj folder, gdzie chyba wszystko w tym folderze jest już, co potrzebujecie, aby przygotować takie drzwi. Mamy folder z dźwiękami, folder z plikami XML, ja to będę wszystko potem tłumaczył. Mamy tutaj tekstury oraz mamy plik I3D podpisany wrota. Ja już wam to wszystko zaprezentuję i omówię tak, aby potem nie było problemów z dodaniem tego na mapie. Dodam sobie tylko jeszcze światło. Ja przygotowałem dla was takie wrota. One są chyba 4 metry wysokie i 4 metry szerokie, z tego co dobrze pamiętam. I tutaj macie taki transform podpisany wrota 01. W nim są wrota, czyli jedne drzwi jakby to skrzydło. Drugie skrzydło, trigger i rama. Ramy możecie sobie zawsze stąd usunąć. Ona jest na samym końcu, więc nawet gdy ją usuniecie, ona nie spowoduje, że będzie zamieszanie potem w nodach pliku XML. Zrobimy coś takiego i widzicie, zostają wam same drzwi z zawiasami, gdzie możecie sobie to wsadzić na przykład w jakąś oborę stodołę czy coś w tym stylu, prawda? Okej, dobra. Żeby sobie zaimportować na mapę te wrota, to ja wam proponuję najlepiej sobie zaznaczyć te tekstury oraz pliki 3D. Na przykład robimy sobie kopiuj. Teraz przechodzimy sobie do plików naszej mapy, czyli ja mam swoją mapę w moc. Przechodzę tutaj, maps i utwórzcie sobie folder textures. Najlepiej, żeby mieć wszystkie tekstury właśnie z modeli w jednym folderze. Zawsze to powtarzam, powtórzę i dzisiaj. I daję wklej. Następnie przechodzimy do naszej mapy, czyli otwieramy ją w edytorze. Ja już mam to ogarnięte. I teraz tak, robimy sobie plusik i musimy sobie wczytać ten plik I3D z naszej mapy, który przed chwilą wkleiliśmy, którą ja wkleiłem do folderu textures. I teraz zaznaczamy sobie cały folder, robimy Ctrl B, klikamy gdzieś na teren, tak aby ustawiły się nam nasze wrota na terenie. Oczywiście wiecie, potem wy sobie przeciągacie, obracacie, czy jak tam chcecie, coś sobie z nimi robicie, tak żeby je dopasować na przykład do stodoły. No już chyba tego nie muszę tłumaczyć, jak to się robi. Dobrze, ustawmy się tak mniej więcej, żeby widzieć te wrota tutaj fajnie. I zacznijmy proces skryptowania. Brzmi to groźnie. Nie no, żarty żartami. Musimy teraz tak, przejść sobie do tego folderu, który ja przygotowałem. On oczywiście będzie do pobrania u nas na Discordzie. Link do Discorda macie w opisie filmu. Przechodzimy sobie do folderu XML i tutaj otwieramy najpierw XML User Attributes. I tutaj tak, mamy wypisane wszystkie tutaj rzeczy, które nam są potrzebne do tego, aby oskryptować te wrota, żeby potem działały w grze. To są jako statyczne wrota, to nie są wrota placeable, bo to jest troszkę inny proces, ale myślę, że większość z was potrzebuje takie, znaczy statyczne wrota, wiecie. Wrzucamy je na mapę i potem wchodzimy do gry i one działają. I teraz tak, kopiujemy sobie indeks, Ctrl-C, przechodzimy do edytora i tutaj pamiętajcie, aby ten transform wrota był zaznaczony. Następnie, tutaj, gdzie mamy name, wklejamy ten indeks. Potem sprawdzamy, mamy type string i dodajemy. Następnie musimy tutaj jeszcze wpisać nazwa index. Nazwa index to jest po prostu wasza taka jakby unikalna nazwa dla tych wrót. Po prostu zrobimy jeden kod animacji w pliku animated objects, który może być wykorzystywany na przykład do tych wrót albo do jeszcze innego modelu wrót. Ważne, żeby potem na przykład ten inny model wrót, który będzie mniejszy albo większy albo jeszcze coś tam innego, właśnie miał tutaj nam nazwę index. Ja sobie je podpiszę wrota oczywiście 01, żeby mi się to nie pomyliło. Ok, wracamy z powrotem do pliku XML. Wybieramy sobie tutaj i zaznaczamy onCreate, robimy Ctrl-C i przechodzimy sobie tutaj w name, wklejamy onCreate. onCreate zawsze się wiąże ze script callback, to już znam na pamięć, dodajemy add. Następnie kopiujemy sobie tutaj animated map object onCreate, Ctrl-C. Gdybyście słyszeli jakieś dzwony gdzieś tam w tle, to sorki za to, ale mam okno otwarte, bo wiadomo, lato, cieplutko, więc mam okno otwarte. Wklejamy onCreate i tutaj wklejamy ten atrybut. Dobrze, następnie przechodzimy tutaj i wybieramy sobie ten XML file name. Również to kopiujemy, Ctrl-C. Tutaj to wklejamy do name, Ctrl-V. I sprawdźmy sobie, jaki mamy tutaj atrybut type string. Wybieramy sobie tutaj oczywiście string i dodajemy to. Tutaj wpisujemy ścieżkę do
pliku XML Animated Objects. On musi być w naszej mapie. Przechodzimy teraz do tego folderu, który wam przygotowałem. I jak widzicie, tutaj już jest taki XML Animated Objects. Więc robimy sobie kopiuj. Przechodzimy do plików naszej mapy. Ja proponuję wkleić ten Animated Objects tutaj, gdzie jest plik XML naszej mapy. Czyli go wkleiłem tutaj. Pamiętajcie, to nie jest takie ważne, gdzie go wkleimy. Najważniejsza jest ścieżka. A ścieżkę zawsze macie tutaj na górze w tym folderze. W tym przypadku map US i tutaj wkleimy tą nazwę. Więc tak, robimy sobie zmień nazwę, zaznaczamy sobie to wszystko, Ctrl C, przechodzimy tutaj do naszego edytora i ja sobie wpisuję nazwę, przepraszam, ścieżkę. Maps, ukośnik, map US, ukośnik i robię Ctrl V, czyli nazwę mojego pliku Animated Object. Ok, i tak by było to już prawie oskryptowane. Więc teraz musimy sobie to tylko zapisać. I co potrzebujemy jeszcze? Potrzebujemy sobie zachnąć teraz to, co ja tutaj przygotowałem. Wracamy do tego folderu. XML Animated Object mamy skopiowany, więc wracamy po folder Sounds. Tutaj macie trzy dźwięki, czyli po prostu taki dźwięk na początku, jak się drzwi otwierają, potem gdy się otwierają, na końcu, gdy się już otworzyły. Więc tak, kopiujemy sobie cały ten folder. Kopiuj, tak. Przechodzimy do naszej mapy i ja proponuję go sobie wkleić tutaj na przykład map, gdzie mamy map US, ten folder. No mówię, to też nie jest ważne, gdzie go wklejacie, ale żeby potem przepisać dobrze ścieżkę. I on się nazywa Sounds, no to znowu możemy sobie zrobić zmień nazwę, Ctrl C i teraz musimy przejść do map US, do Animated Objects i tutaj od razu już sobie wklejamy w linijce, u was to też będzie 35. Postawcie sobie tutaj kursor z Altem, przeciągamy go w dół, robimy Ctrl V i ustawiamy ukośnik, tylko że jeszcze przed Sounds musimy dopisać Maps i znowu ukośnik, bo to jest tak, Maps, Sounds i są nasze dźwięki. Tak, Maps, Sounds i tu są te trzy dźwięki, które są wypisane tutaj w tych ścieżkach. No i okej, teraz przechodzimy do tego, aby tutaj wpisać potrzebne rzeczy, aby ta animacja działała. Więc tak, tutaj macie kod animacji, że tak to nazwę, do drzwi, które są przesuwane. To, co jest na szaro, to tutaj jest do drzwi, które są obracane, czyli po prostu zwykłe drzwi otwierane. I zacznijmy tutaj od pierwszej linijki. Nazwa index. Nazwa index jest bardzo prosta, bo to jest ta nazwa, czyli wrota 01. Kopiujemy, Ctrl C, klejamy tutaj, gdzie mamy te wszystkie linie plus nazwa index, Ctrl V. Następnie przechodzimy do drugiej linijki i tutaj mamy index trigger, czyli musimy tutaj podać tak jakby numer tego triggera. To jest index path. Otwieramy sobie ten transform, wybieramy sobie trigger i on ma tutaj wpisaną dwójkę, więc przechodzimy sobie tutaj, zaznaczamy ten cały index trigger, wpisujemy dwójkę. Tutaj macie czas animacji. Im większa wartość, tym dłuższy czas animacji. Im mniejsza, oczywiście będzie krótsza ta animacja. Indeks modelu, czyli przechodzimy sobie do edytora i wybieramy pierwsze wrota. One zawsze tutaj będą 0 i drugie wrota będą 1, następnie trigger jest jako 2. Więc tak, wrota będą pierwsze 0, indeks modelu tutaj wpisujemy sobie 0, czyli standardowo drugie wrota muszą mieć indeks 1. Dobrze, keyframe time. Tutaj jest początkowa taka klatka. Tutaj jest po prostu już jakby cała animacja, która się wykona, czyli 1, no nie? Tutaj mamy rotację i rotacja na 0, czyli ta pierwsza linijka, tutaj ta, zawsze powinna być właśnie na 0, 0, 0. Dlaczego? Ponieważ no, wrota są zamknięte, więc są 0, 0, 0. My je po prostu teraz musimy otworzyć i zobaczyć sobie, jak szeroko chcemy je otwierać. To jest akurat tył. One tutaj są z przodu. Ok, to jest przód tych wrót. I teraz tak, po prostu zaznaczamy sobie wrota, wybieramy sobie tutaj rotację i patrzymy. Tutaj mamy rotację w osi Y, czyli to jest druga pozycja, bo rotacja X, rotacja Y i rotacja Z. I jak chcemy, żeby one nam się otwierały szeroko, to nie możemy sobie zrobić tak, że tu będzie 180, 50, 180,
Tylko my musimy sobie cofnąć i na przykład zamiast tutaj 66 wpisać sobie 120. Po prostu powyżej 90 musimy wpisywać ręcznie. 120, no to dobra. Przechodzimy do pliku XML. Zaznaczamy tutaj to 0, bo jest pierwsze X, Y i Z. Czyli tak, tutaj wpisujemy 120 i z automatu mogę wam powiedzieć, że drugie drzwi będą musiały mieć minus 120, ale to już wam pokażę. Dobra, tutaj sobie ustawiamy nadal 0, żeby było. Wybieramy drugie wrota, czyli te o indeksie 1. Wpisujemy sobie tutaj 120. Widzicie, one się w drugą stronę otwierają, więc musimy dopisać minus i one już są wtedy ładnie szeroko otwarte. Dobra, wpisujemy również 0. Tutaj przechodzimy, wpisujemy minus 120 i jest chyba gotowe. Jeszcze tutaj musimy tylko podać link node i tutaj mamy też wpisany indeks trigger. Bo najlepiej podać sobie numer triggera, bo wtedy dźwięk będzie grany tak jakby z triggera. W tym miejscu, gdzie jest trigger, będzie po prostu wydobywał się ten dźwięk. Zaznaczamy sobie to wszystko. To się zaznacza z altem i wpisujemy sobie dwójkę. Bo to są te trzy tutaj dźwięki. I teraz tak, jeszcze mogę wam pokazać o co chodzi z tym pierwszym wpisem tutaj do drzwi przesuwanych. Jak chcecie zrobić sobie drzwi przesuwane, to skopiujmy sobie cały ten transform, robimy Ctrl D i ja sobie je przesunę tutaj w drugą stronę. Tutaj sobie zmienię nazwę na wrota 02 i oczywiście tutaj indeks, to jest najważniejsze. Tutaj musimy zmienić nazwę na 02, bo one będą przesuwane. To będzie inny kod animacji. Jeżeli chcielibyśmy zrobić je otwierane, to wtedy tutaj nie zmieniamy na 02, zostawiamy 01, ale tutaj musimy zmienić na 02, ponieważ potem będzie błąd w logu, że są zduplikowane dwa obiekty, które się animują. Także taka rada na przyszłość. OK. I teraz tak, przechodzimy do pliku XML. Usuwamy sobie ten wpis i ten wpis, żeby po prostu to było tak jakby wycięte. Następnie tutaj sobie wpisujemy wrota 02. OK. Tutaj trigger node 2, tak jak było tam. Animation duration to jest 2, no to niech będzie na 2, tak jak jest. I OK. Tutaj mamy part node 0. I widzicie, tutaj nie mamy już rotacji, tylko mamy translation, czyli po prostu translację, nie? Czyli to od przesuwania. To zrobimy sobie tak, że mamy dwa modele, które mają być przesuwane, czyli jedne wrota i drugie wrota, chyba że zrobicie sobie jedne duże wrota, no to wtedy będzie tylko potrzebny nam jeden taki wpis, czyli ten part node. Ale jeżeli mamy dwa, to co sobie to po prostu skopiujemy, Ctrl-C, ustawiamy tutaj za tym wpisem part kursor, robimy Enter, żeby zrobić sobie miejsce, i wklejamy to. I teraz tak, tutaj wpisujemy, że to będzie na pewno part node 1. Już wam to tłumaczę. Widzicie? To jest part node, czyli te pierwsze wrota to jest 0, nadal drugie model to będzie 1, no nie? No i trigger oczywiście będzie jako dwójka. Czyli to wszystko nam się powtarza co z tego pierwszego. OK, ścieżka do dźwięku. Tutaj jeszcze wpiszę dwójkę link node. Tutaj trigger jest OK. Ścieżkę do dźwięku open and closet loop. To sobie dam, bo możecie sobie też używać dźwięki z plików gry. Ctrl-C. Tylko sobie po prostu musicie znaleźć i je sobie po prostu tutaj wpisać. Ctrl-V. OK. Myślę, że tak będzie OK. Zresztą jak będzie jakiś błąd, to go zaraz poprawimy. I teraz tak, przechodzimy sobie znowu do edytora, zaznaczamy te pierwsze wrota i tutaj musimy z nich spisać translate'y, bo wiecie, one rotacje mają na 0,0,0, czyli tak było wpisane w XML-u, ale tutaj pozycja startowa, że tak będą po prostu, gdy włączymy mapę w grze, one będą teraz zamknięte, więc ustawiamy sobie kursor tutaj w pierwszym okienku, wciskamy Ctrl-Shift, nie T, tylko Ctrl-Shift-C, pomyliło mi się z Blenderem, i ustawiamy tutaj wpisujemy Ctrl-V, wklejamy po prostu te wartości. Następnie przechodzimy do edytora i ciągniemy je za strzałkę, żeby na przykład były w ten sposób otwarte. Znowu teraz ustawiamy w pierwszym okienku kursor, Ctrl-Shift-C, kopiujemy te wszystkie trzy wartości i wklejamy tutaj w drugą pozycję. OK, Ctrl-V. Następnie z drugimi wrotami musimy zrobić to samo. Aha, dobra, muszę sobie skopiować to. Klejam to tutaj.
i odsuwam je w tą stronę. Ctrl-Shift-T i wklejam to tutaj, Ctrl-V. No i dobrze, teraz zapisujemy sobie ten plik XML. Ja jeszcze sobie sprawdzę tutaj, ten jest odskryptowany, tak, dobra. Teraz, wiecie, można sobie cofnąć to, żeby te drzwi były pozamykane. W ten sposób ustawię sobie tutaj tryb startowy, znaczy tryb startowy, punkt startowy, żeby nie szukać tych wrót po mapie. Zapisujemy i jeszcze sobie tylko zobaczę, czy mam wszystko wsadzone w pliki mapy. Maps, tu jest sounds, ok, animated objects, jeszcze go otworzę, jest wszystko tak, jak powinno być. No dobra, teraz odpalamy sobie mapę w grze. Graj. Wybieramy naszą mapę. To jest ta moja zwykła, czysta mapa, taka do testów. Kontynuuję. Ja oznaczam sobie wszystkie mody, żeby tam nie było problemu. I włączam log. Tutaj widzicie, mam tu jakiś warning i od tego, że moja mapa jest niespakowana, więc na multiplayer nie będzie działać, ale to nic. Klikam start i patrzymy, czy w logu nie będzie żadnych błędów. Jeżeli nie ma błędów, no to już jest ok. Potem tylko sprawdzimy, czy w grze wszystko będzie działać. Ok, mapka się załadowała. Konsolę wybieramy. Aha, i widzicie? Już jest problem, bo drzwi się otwierają nie w tą stronę, co trzeba. Znaczy, nie, że nie w tą stronę, co trzeba. Te się rozsuwają fajnie. A tutaj po prostu chyba się coś pomyliłem w kodzie w XML-u. Więc dobra, szybko to zamykam. Przechodzę do mapy, do pliku XML Animated Objects. I sprawdzam sobie tutaj... A, i widzicie, pomyliłem się, bo pierwszy tutaj keyframe time 0, tutaj ma być po prostu 0, 0, 0, bo to jest punkt startowy naszych drzwi, czyli one muszą być zamknięte. A keyframe time 1, tutaj musi być wpisane 120. Tutaj jest ok, tu się po prostu pomyliłem. Ale jak coś, no to już wiecie, jak to sobie ogarnąć. Dobra, odpalam to jeszcze raz, tylko teraz już po prostu przyspieszę, już pokażę, jak to na mapie jest, ewentualnie wrzucę jeszcze, jak będzie log. Ok, jestem już na mapce, nie wrzucam tutaj z logu, bo po prostu nie było żadnych błędów wcześniej, więc wiecie, że wszystko działa. Jak widzicie, teraz drzwi są zamknięte na starcie, więc podchodzimy sobie do pierwszych, te są chyba rozsuwane. Mamy tutaj od razu podpowiedź, zamknij bramę, otwórz bramę, wszystko działa, widzicie, one są przesuwane, więc to, no, po prostu to jest tylko przykład. Możemy sobie nawet włączyć log, że tutaj nic nam nie sypie, wszystko jest ok. No, teraz tylko jeszcze otworzymy te. Zamykamy. Wszystko działa, jeszcze tylko te zamkniemy. I tak sobie możecie zrobić właśnie na przykładzie tego, co wam pokazałem, swoje modele, na przykład czy to bramy, wiadomo, czy jakieś właśnie wrota, czy jakieś inne drzwi do swojej mapy. Dobra, myślę, że chyba o niczym nie zapomniałem, no bo to, co miałem pokazać, czyli jak zaprogramować wrota na mapę, pokazałem i to działa. Jeżeli jakieś pytania, no to zapraszam na Discorda, tam najszybciej uzyskacie pomoc. I cóż, życzę przyjemnego mappingu i otwierania wrót. Siemaneczko, pozdrawiam, siema, hej, hej.